Siemano widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z TFT, także bez zbędnego przedłużania lecimy już do gry. No i dobra, moi drodzy, jak widzicie jesteśmy już na karuzelce, także elegancko spróbujmy sobie stąd coś fajnego wyciągnąć. Widzę tutaj mieczyk na Ezrealu, także to jest całkiem kuszące, miejmy nadzieję, że nam się uda to wyciągnąć, proszę bardzo, mamy to. Także co, lecimy na naszą mapkę, no i zobaczymy, co nam tutaj przyniosą te nasze minionki, kochane. Także wszystko się okaże, w co tutaj spróbujemy wejść. Także no, moi drodzy, na wstępie przypominam o zostawieniu łapki w górę pod tym odcinkiem, jeżeli on wam się tylko spodoba. Dodatkowo przypominam o zostawieniu subskrypcji na kanale, jeżeli jeszcze tego nie robicie, najlepiej z dzwoneczkiem, żebyście mieli powiadomienia o wszystkich najnowszych filmach. Link do Discorda, Donate'a, wspierania macie w opisie tego filmu, także dzięki wam za wszelkie wsparcie, jestem wam bardzo wdzięczny, a my lecimy już z gierką, proszę bardzo. Możemy zrobić sobie coś takiego, kto wie, może jacyś nefrytowi tutaj będą grani. Mamy też dwóch Atroxów, także jakaś migocząca łuska, kto wie. Ewentualnie jacyś wojownicy, aczkolwiek no nie wiem czy to jest, aczkolwiek nie wiem czy to jest jakieś mocne. Mamy Needlessa, dobra. Needless i miecz, to jest Gunblade, ale raczej tego nie chcemy slamować. Chyba sobie jeszcze poczekamy na coś lepszego. Możemy dorzucić tutaj tego Ezrealka. Mamy jakiegoś osiłka niby też, także może osiłek szybkostrzelny. Kurczę, no jest tutaj dużo możliwości, ale jest brak takiego, jakby wiecie, ostatecznego. Proszę bardzo, Volibear, dobra, okej. Volibear. I co my tutaj mamy? Ojejku, srebrne wzmocnienia. To ze Włowów chyba tutaj będzie najlepszy. Przynajmniej o 400 będziemy się leczyć, także zawsze coś, co nie? Kurde, no musimy zagrać tego Volibeara. Jeszcze mamy w ogóle Ginzo tutaj do zrobienia. Także itemki naprawdę siedzą idealnie. Jeszcze mamy tutaj wysłannika smoków, także kurczę, no moi drodzy. Trzeba to po prostu zagrać, trzeba to zagrać. Nie można wybrzydzać. Volibear jest już po nerfach, od razu mówię, już jakiś czas temu on dostał te nerfy, ale jeżeli mamy taki wstęp, to wydaje mi się, że można to spróbować, także lecimy do pierwszej walki i zobaczymy, jak to będzie się sprawowało. No dobra, lecimy, jest pierwsza walka i powiem wam szczerze, że kurczę, fajnie byłoby tutaj zagrać sobie tego Volibeara. Oczywiście gralibyśmy go pod sześciu wysłanników smoków oraz legendy. Już kiedyś, znaczy kiedyś, no jakiś czas temu ten build był bardzo w mecie, teraz już po lekkich nerfach, ale wydaje mi się, że jeżeli gierka tak samo dobrze by szła, jak idzie teraz, no to można to zagrać jak najbardziej. I chętnie bym po prostu wam to pokazał, bo nie zdążyliśmy zagrać tego na kanale, także no byśmy sobie teraz coś takiego tutaj zrobili. No i dobra, mamy karmę, mamy seta, także jak najbardziej to bierzemy. Przydałoby się, co by się tutaj przydało. Moglibyśmy tutaj kogoś dorzucić do aktywowania nefrytowych, ale to jest kurczę ciężkie. Chociaż nie, Aszka by tutaj pasowała. Aszka by tu pasowała, bo to jest nefrytowy i wysłannik smoków, także w sam raz to by było. No i mielibyśmy tych nefrytowych, to by był atak, speed oraz leczenie dodatkowe. No na pewno by nam to pomogło. Ale jak na razie nie ma tutaj takich postaci, które nam by fajnie tutaj pasowały. Na kogo my tutaj teraz gramy? To jest jakiś osiłek. Osiłek, nie, gwiezdnego on tutaj nie ma. Ale chyba próbuje coś takiego tutaj zagrać. To pewnie gościu tutaj będzie chciał grać tego, tą kompozycję pod Varusa. Ale to się okaże jeszcze w przyszłości. Kurczę, no nasz Volibear tutaj naprawdę ładnie sobie radzi. Jeszcze gdyby on miał tutaj krwiopijca, to by super było. Dobrze, że mamy ten ze Włowów, bo on też troszeczkę nas leczy przy zabójstwie. No i dobra, zobaczmy, co tym razem w sklepiku nam się trafi. Okej, jest karma na level 2. To jest bardzo fajne. I kurczę, chyba tyle.
chyba tyle, nic więcej tam nie zrobimy. Co my tutaj mamy? Tutaj jest strażnik, ten gościu jest mega mocny. Tutaj wojownik to nic takiego. No boję się tego gościa z drugiej pozycji, nie? On jest mega mocny, on jest mega mocny, on ma 4 postacie na drugim levelu chyba. Tak jest, no. Z czego to są też strażnicy, nie? Także może być ciężko, aczkolwiek na razie na niego nie gramy. Także elegancko tutaj mamy jakiegoś też gwiezdnego gościa. Dobra, ten gościu tutaj też będzie chciał grać tych gwiezdnych. No to z tego co widzę aktualnie, mocno kontestowany ten build pod gwiezdnych szybkostrzelnych razem z osiłkami. Ja w ogóle powiem wam szczerze, jestem po lekkiej przerwie od TFT. Nie grałem chyba prawie z tydzień w TFT, no coś takiego chyba. Także tutaj tą metę dopiero, tu, wiecie, tak zaczynam co dopiero ogarniać. No, także z tego co widzę, pierwsze moje spostrzeżenie to właśnie ten gwiezdny osiłek szybkostrzelny jest dosyć mocno kontestowany. Dobra, mamy karuzelę i co my byśmy sobie stąd wzięli? Najchętniej, szczerze mówiąc, wziąłbym Negatron, wiecie? Negatron do krwiopijca to byłby drugi perfekcyjny już item na naszego Volibera, ale niestety tego nie dostaniemy, także ojejku. Wszystko pozabierane. Dobra, to weźmy może tego Olafa. No to się przynajmniej przyda na Aniwie. Na Aniwie, której jeszcze nie mamy. No ale będziemy ją grali. Proszę bardzo, jest Swain. Także to też warto sobie wziąć. To jest 4. wysłannik smoków. Dokładamy sobie to. No i nic więcej nie zrobimy. Także lecimy do kolejnej walki. No i dobra, koło my tutaj mamy Lee Sin jakiś z błogosławieństwem, kurde, nie mogę się wysłowić. No, także miejmy nadzieję, że go tutaj pokonamy, że nie będzie on problemem. Swoją drogą Lee Sin też by się nam całkiem przydał, ponieważ jest on również wysłannikiem smoków. Także na pewno by nas tutaj wspomógł, a chcemy jak najszybciej tutaj mieć tych 6, także brakuje nam de facto jeszcze 2. W ogóle mamy 4 win streaka, także elegancko nam idzie. No mam nadzieję, że nie trafimy na przykład na tego gościa z drugiej pozycji właśnie, o którym mówiłem poprzednio, i nie stracimy tego win streaka. No bym się chyba załamał, naprawdę. Dobra, tutaj mamy Volibera, także elegancko, brakuje nam tylko jednego i będziemy go mieli już na 2, także naprawdę spoko to się zapowiada. Dobra, takie ustawienie wydaje mi się jest w miarę ok. Chyba nie będziemy tutaj jakoś specjalnie się przestawiać. Głównie tutaj się ustawiam pod tego gościa z... coś takiego. Właśnie z tego z drugiej pozycji i kurde, gramy na niego, no nie, najgorzej, moi drodzy. Teraz obstawianie, czy wygramy, czy przegramy. Nie no, będąc szczerym, mi się wydaje, że przegramy na niego. On tutaj ma kanonier, strażnik, praktycznie wszystko na 2. No nieźle dropnął. I jeszcze bardzo fajnie korzysta z tego swojego augmentu, który daje mu dodatkowe statystyki na postaciach, które mają przedmiot. Kurczę, no szkoda. No ale cóż zrobić, tak tradycja została utrzymana, co nie? 4 win streaka i przegrana, także elo. O, proszę bardzo, jaka roleczka, ty! Volibear na 2, set na 2. Aj, szkoda, że ten Volibear nie był na 2 przy tej poprzedniej walce, może to by coś zmieniło. No ale kurczę, to fajne naprawdę upgrade'y, mieć Volibera na poziomie 2 na końcu drugiego stage'u, wydaje mi się, że to jest całkiem niezły wynik. No, miejmy nadzieję, że na 3 też on tak się ładnie wyroluje nam, no ale to się okaże. Także co, zobaczmy co tutaj mamy w tych naszych kuleczkach. Mamy jakieś przedmioty, o, fajnie, jest Negatron. Te postacie sobie sprzedamy. Mamy Aszkę, także fajnie. Możemy sobie zrobić już tutaj krwiopijca. Z reszty tych itemów, co by... No kurczę, chociaż nie, zrobimy z tego itemy na Aniwie, także spoko, okej. Wszystko się zgadza. Dobra, tutaj niestety w sklepie nic nie ma.
tą Aszkę, de facto można by było tutaj jakoś ją włożyć. Dobra, to zróbmy może coś takiego, dzięki czemu mamy aktywowanych nefrytowych. Ustawmy się tak jakoś na szybko tutaj i niech będzie. Przynajmniej będziemy korzystać z tego boosta, co nie? Także dobra. No i później wbijemy sobie szósty level, wrzucimy sobie z powrotem tego Swaina. To już będzie pięciu wysłanników smoków. Do tego czasu miejmy nadzieję, że jakiś lisinek się znajdzie. Będziemy mieli sześciu i naprawdę Woliber powinien robić fajne rzeczy. Później oczywiście dorzucimy sobie legendy. No i co? I będzie kozacko, nie? No mam nadzieję. Także tutaj proszę bardzo, wygrana. Tutaj się udało. Lecimy wybierać drugie wzmocnienie. Miejmy nadzieję, że będzie to coś lepszego niż jakieś srebrne gówno. I co? Złote. Okej. Bogaci zyskują więcej. W sumie może być. Na siódmym levelu będziemy robili slow roll, także hajsik się przyda. No i dobra, wzmocni to nas tutaj oczywiście pod względem ekonomii. Także możemy się jeszcze przestawić, zrobić takie typowe ustawienie nefrytowych i lecimy po prostu do kolejnej walki. No i okej, lecimy. Mamy tutaj jakiegoś Olafka, także tutaj chyba będą łuskobójcy grani, z tego co widzę. No, Olaf niby po nerfach już dawno, ale kurczę, jak się ma dobre wejście, to da się to zagrać, szczerze mówiąc. I szczerze, nie ma co wybrzydzać też, jak takie coś nam gierka daje. W ogóle możecie, moi kochani, napisać w komentarzach, jakie aktualnie buildy polecacie, co byście tutaj mi polecali sprawdzić. Dodatkowo możecie też napisać, jakie rangi macie, co nie, żebym miał mniej więcej jakieś odniesienie, czy coś serio jest dobre, czy coś jest grane po prostu na jakiejś niskiej randze. No ja aktualnie posiadam diament 4, możecie się pochwalić, jak tam u was to wygląda. Jakoś się nie mogę na razie przebić z tego diamentu. No ale mam nadzieję, że niedługo coś się ruszy tutaj. Aktualnie meta mi się wydaje taka naprawdę średnia. Nie wiem, czy też macie takie wrażenie, ale no nie podoba mi się aktualna meta. Strasznie mi się nie podoba, jakaś taka jest, kurczę, nie wiem, nieprzyjemna do grania. Ciężko mi się gra aktualnie na tym patchu. W ogóle jest też środa dzisiaj, także nie wiem, czy dzisiaj ten patch będzie, czy nie, bo też coś słyszałem, że Riot ma zmieniać częstotliwość tych patchy. Dzisiaj około 12 chyba patrzałem też sobie na stronie i żadnego patcha nie było, także nie wiem, nie mam pojęcia, co oni tutaj robią, co oni mają w planach. Jak coś, to opis patcha pojawi się ewentualnie z opóźnieniem. No, ale dzisiaj macie ten odcinek i mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. No, także tak jak mówiłem, dawajcie znaka w komentarzach, jak tam u was pod względem rangi i ewentualnie jakie buildy polecacie. A my mamy kolejną karuzelkę i dobra, wziąłbym sobie rękawiczkę. Rękawiczka byłaby spoko w sumie. Jeszcze na takiej Sonie można by było ją zgarnąć, jak najbardziej. No i proszę bardzo, mamy to, także elegancko z tego najprawdopodobniej zrobimy sobie QSS-a, jeżeli oczywiście gierka da nam, ja pierdziule, ja się nie mogę dzisiaj wysłowić, nie? Negatrona. Tak jest, dobra, możemy sobie już to wystawić. Mamy 82 golda. I teraz mamy szósty level. Szósty level to jest słabo. Powinniśmy tutaj jak najszybciej wbijać ten siódmy i wtedy dopiero zacząć rolować. Także całą resztę damy sobie w level, myślę. Nie będziemy tutaj niczego rolowali, po prostu dajmy sobie jeszcze tutaj tą rękawiczkę na szybko. Ok. No i co? Nie ma tutaj nic, tak jak mówię, dajemy sobie to w poziom i na siódmym levelu po prostu zaczniemy sobie rolować. Wtedy będziemy mieli największą szansę na tego Volibera. No i tą Aniwię, co nie? Tej Aniwii w ogóle nie ma, aby się bardzo, bardzo przydała. Bo to już by była dodatkowa legenda, co nie?
Wiadomo, jeszcze trzeba Orna, żeby to aktywować. No ale byśmy byli bliżej niż dalej. Patrzcie, i znowu mamy win streak, elegancko, 4. 4 win streaka, także no jedyną osobą, która nas pokonuje w tym lobby, to jest ten gościu z pierwszego miejsca, który no naprawdę early game miał mega mocny. No ale miejmy nadzieję, że niedługo uda nam się go pokonać. Jesteśmy już blisko 7 levela, także lecimy dalej. Oj, proszę, o wilku mowa, gramy na niego. Także zobaczmy. No on tutaj... Kurczę, w sumie tak patrzę, że on gra taki misz-masz. Ma jakichś kanonierów, ma strażników, ma wojownika, ma miraża. No sporo, sporo tego wszystko tutaj, tego wszystkiego tutaj jest. Jak na razie radzimy sobie całkiem nieźle. Jest problem, żeby przebić się przez ten jego front lane. No ale nasz misiu cały czas się leczy, także jest ok. I proszę bardzo, udało się. Także wjeżdżamy na rundę neutralną z 5 winstreaka. 5 winstreaka, tak się mówi? Nie wiem, czy tak się mówi, ale ja tak powiem. Także fajnie, proszę bardzo. Jest kolejny woliberek, także oczywiście sobie go bierzemy. Możemy już wbić 7 level. Także zróbmy sobie to. No i co? Teraz można zacząć już sobie rolowanko. Proszę bardzo, jest Lee Sin. Mamy 6 wysłanników smoków w tym momencie. No i zarąbiście, zarąbiście. O to nam chodziło. I zobaczmy, jakie itemki nam tutaj wydropią, ewentualnie jakie postacie. Dobra, jest Swain, także w porzo. I tutaj dużo Swainików, także naprawdę elegancko. Mamy 2 łezki, kurczę. No potrzebowalibyśmy 2 Needlessy i 1 miecz, to wtedy byśmy mieli też perfekcyjne itemy na Aniwie. No ale dobra. Szukajmy sobie tych woliberów, szukajmy sobie tej Aniwi. Może coś gdzieś tutaj się niedługo trafi. Przy okazji można też się rozglądać za Ornem. Tak jest, Orn tutaj by nam aktywował nawałnicę. I również on jest legendą, także mielibyśmy też bliżej, żeby te legendy po prostu odpalić w naszym teamie. No i dobra, gramy tutaj... O kurczę, ty ma tutaj Orna na 2 levelu. O ja, no to ten dopiero tutaj sobie rozegrał giereczkę. Ale kocur, ty, jak on to zrobił? Na 7 levelu? Znaczy on teraz ten 7 level wbił, podejrzewam, także on to praktycznie na 6 zrobił. No nieźle, nieźle, naprawdę nieźle. Ale okej, okay, przegrywamy z nim, mamy ostatnie wzmocnienie do wybrania, także... Ha, przewidywanie przyszłości w sumie mogłoby się to tutaj przydać, mogłoby się to tutaj nadać. Można coś z tym pokminić. No bo reszta taka słaba, mamy niby rola, ale wiecie, jak z tym rolem jest, można sobie czasami popsuć tylko giereczkę. A to naprawdę nie jest złe, także jak najbardziej sobie to można wziąć. I proszę bardzo, jest Lee Sin. Jest jeszcze jeden Lee Sin, brać go? Możemy go wziąć, będziemy grali na tego. To byśmy mu podrzucili tą Illaoi, co? Bo jest kurczę mocna. Fuck, i gość patrzy na nas, kurde, rozkminił nas, że będziemy na niego grali. Holipcia. Już tak tutaj czai z tym, gdzie ja ustawię tego Zephyra. I zmienił, koło my tutaj podrzucamy. Sylasa chyba. Cholerka. Słabo. Słabo. To nas nie pociesza. No najchętniej bym podrzucił tą Illaoi, nie? No bo zobaczcie, jak ona jest potężna. Kurde, na trójce. Z 2 itemami. No ale zobaczmy, może jakimś cudem się uda. Może jakoś ten Woliber tutaj da radę. Chociaż, kurde, no HP schodzi mu niemiłosiernie szybko. Tą Illaoi on zaraz zabije, ale no nie, jeszcze bez QSS-a jesteśmy. Cholera. To się nie uda. To się niestety nie uda. To jest kolejna przegrana. Ile mamy HP? 66. Dobra. 66 HP to jest 3. pozycja. No i niżej już nie spadniemy, jeżeli chodzi o wybieranie na karuzelce, bo typy tam mają po 45 HP. Dobra, mamy lekką nadwyżkę, możemy porolować, jeszcze to się tylko ustawmy.
No i co? Kurczę, nie ma nigdzie Aniwi. Chyba, że gdzieś przeoczyłem. Chyba, że gdzieś przeoczyłem Aniwie. To w sumie też jest dość prawdopodobne, że mogło się tak wydarzyć. Oho, gościu jakiś remont robi. Dobra, to podrzućmy mu Syphena. Czy on... Nie. Kurde, złe miejsce. Złe miejsce. Znowu koło podrzucamy. O jacie. Tego łebka. Fuck. Kurczę, no nie zdążyłem się już przestawić na to poprawne miejsce. No ale dobra, zobaczmy. Może Volibear okaże się lepszy niż ten Syphen. Co do Syphena, to kurczę, też widziałem, że jest całkiem mocny. Aczkolwiek... próbowałem grać kilka gierek pod niego i powiem wam szczerze, tak średnio. Jakoś te gierki się kończyły tak top 4, top 5, no nie było zbyt kolorowo, także nie wiem. A widziałem też w komentarzach, że chcieliście zobaczyć tego Syphena i kurczę, no staram się go tutaj jakoś fajnie nagrać, ale ciężko jest. Jakoś nie wiem, czy po prostu lobby są za mocne, czy jak. Czy po prostu potrzeba jakichś też augmentów pod to? Nie mam pojęcia, ale na pewno postaram się jeszcze nagrać taki odcinek. Na pewno spróbuję. No i dobra. Co my byśmy chcieli? Chcielibyśmy ten Negatron. Ta Zoe tutaj by nam na pewno pomogła. No i dobra, super. Mamy to, także będzie QSS. Mamy perfekcyjne itemy na naszym Volibearze. Przydałaby się jeszcze Aniwia. Cholerna, której no jak na razie nie możemy zdobyć, a też byśmy tutaj porobili kilka itemów na nią. Także co, robimy tego QSS-a. O kurcze, ale tutaj Swainik może zaraz siądzie na trójeczkę. No brakuje dwóch, także zobaczymy. Dobra, kogo my tutaj mamy? O kurcze, kolejny Syphen? O ja, i my się jeszcze nie przestawiliśmy Zephyrem. Ty, zapomniałem zeskautować. Ale tutaj odwaliłem lipę. Cholercia. No ale dobra, zobaczmy tego Volibeara, jak on sobie będzie radził na tych perfekcyjnych itemach. O, tutaj Syphen trochę se nie trafił. No i powiem wam szczerze, że działa. Działa dobrze. Proszę bardzo. Jest to wygrana. Ten gościu zaraz będzie odpadał, on ma 6 HP. No w ogóle tak to lobby tutaj... Chociaż nie, jeszcze troszeczkę pogramy. Jeszcze troszeczkę pogramy, tutaj mniej więcej wszyscy zbliżeni, jeżeli chodzi o HP do siebie. No przynajmniej ta pierwsza czwórka, pierwsza piątka nawet. Tam już te 32-27. No to tutaj chłopaczki troszeczkę na dole. Ty, patrzcie. Swainik wleciał na trójeczkę. Elegancko. Jest Aniwia. Także wiecie co, możemy sobie zrobić coś w tym stylu. Tylko teraz kogo dać na frontlane tam. Możemy zrobić coś takiego, o. No i dobra, to Aniwię oczywiście sobie tutaj trzeba zatrzymać. No i potrzebujemy Needlessów, cholerka, potrzebujemy Needlessów. Nie wiem, kurczę, tutaj koło będziemy podrzucali. Próbowałem coś wycelować, ale ciężko. Statuetkę, ja pierdziula, nie no. Ja się tak chujowo ustawiam w tej grze. No tragedia. Za późno po prostu patrzę, jak ludzie są ustawieni. Na ostatnią chwilę to robię i nie trafiam w te pola, w które powinienem trafiać. Dobra, ale patrzcie, misio rozpędzony i uwaga, czy my go pokonamy tutaj, tego typka? Powinniśmy go pokonać. Uj, tam gościu już odpadł z tego co widzę. No, także szybka eliminacja przed spotkaniem ze smokiem. I my tutaj też wygrywamy, także fajnie. Jesteśmy w ogóle na pierwszym miejscu, nice. Także co byśmy stąd chcieli? Dwa Needlessy, jakiś mieczyk, kurczę, tego trzeba tutaj szukać. Nic innego nam się nie przyda, no tych dwóch Needlessów najbardziej bym chciał. Ojejku, ciężko, jest jeden Needless. Dobra, weźmy to. No bo jest też mieczyk, także zrobimy sobie jeszcze Shojina. Także no, nie jest źle, co nie? Proszę bardzo, Shojin, Morello. I z tego możemy zrobić jakieś itemy po prostu na Orna. Teraz pytanie, co będzie lepsze, grać 3 legendy czy 6 wysłanników smoków?
Na razie chyba zrobimy tak. No mamy te itemy, tak, że one nie mogą leżeć, co nie? Że już sobie wykorzystajmy. Dobra, na kogo my teraz będziemy grać? Na tego gościa. To by się przydało tutaj w rogu umieścić jakoś Zephyra. Możemy zrobić coś takiego. Teraz kto kogo bije? Dobra, w ten sposób. Gość się przestawia, tak jak myślałem. Czy on się przestawi z powrotem jakoś? Oj, widziałem, że tutaj u nas był. Ale stoi. Chyba, że naprawdę na ostatnią sekundę się przestawił. Przestawił się. Ale koło teraz będziemy podrzucali? No, nie jest źle. Nie jest źle. Jeżeli podrzucamy Ilaoi, to naprawdę jest spoko. Przynajmniej później ona tutaj się przyłącza do gry, także... także okej. Dobra, ale czy my damy radę? Czy my sobie poradzimy tutaj tym naszym Woliberem? Niestety nie. Wygląda na to, że to jeszcze jest za mało, żeby pokonać tego typa. No dobra. No ale tutaj niedługo może... O kurczę, ale my spadliśmy, ty. My mamy 44 HP, to my w moment możemy być zaraz na samym dole tabeli, jak tak patrzę. Wiecie co? Trzeba... O, proszę bardzo, jest set. Trzeba wbić ten 8 level. Zaraz sobie porolujemy jeszcze. Ale po prostu potrzebujemy tych 6 wysłanników smoków. To jest must have, co nie? Dobra, jest Woliber. Jest kolejny. Jeszcze 2 tylko nam brakuje. Jest Orn, to jak najbardziej trzeba wziąć. Secik. Stąd coś. Nie, dobra. Trzeba się ustawić. Weźmy coś takiego. Ustawmy. No w ten sposób. Czy ten Zephyr się użyje? Powinien, co nie? Mimo tego, że jest jedzony. Tak jest. Dobra. Zastanawiałem się, czy ten Lee Sin, jak jest jedzony przez legendę, czy on używa tego Zephyra, ale to by w sumie było głupie, gdyby to tak nie działało, także... także dobra. Zobaczmy, jak teraz sobie radzimy. Na 3 legendach i 6 wysłannikach smoków. Jak na razie, no ciężko jest się przebić. Aczkolwiek, no... Powinniśmy sobie tutaj poradzić, no... Proszę bardzo, ten backlane też obrywa oczywiście z umiejętności pasywnej Volibera, także jest super. On w ogóle zrobił 10 koła damage'a. On ma 538 AP? Co? Jak? Jak? Z czego? On tyle dostał od tego... No teraz ma 229. O, chyba po zjedzeniu tyle dostaje. Dobra, jest Lee Sin. Może go tutaj też na 3 zrobimy, kto wie. Jest Orn na 2 level, super. No to co, na razie chyba musimy czekać. Na kogo my będziemy grali? Na jakiegoś Miraża. Dobra. Czyli takie ustawienie chyba może być. Chyba będzie w porzo. Dobra, będziemy mu podrzucać tego Daeye. Także to jest super. On ma tutaj też kawalerzystów, także pewnie też będzie ciężko się przebić. Aczkolwiek zobaczymy. Patrzę tutaj, jak to AP rośnie naszemu Woliberowi, ale coś nie rośnie. Nie wiem, czemu on miał wtedy tyle AP, skoro teraz ma cały czas 200 coś. No 269 się nie zmienia, nie zwiększa się. Co jest? Czemu? Nie kumam tego. Nie kumam tego, jak to działa. Serio. W każdym razie, dobra, mamy karuzelę i co byśmy chcieli stąd wyciągnąć? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Może coś na tego Orna znowu? Coś na tanka? Tak Saja w sumie mogłaby być spoko, no bo mamy to łaniwie. Także obniżenie Magic Resistu przeciwnika będzie całkiem spoko rozwiązaniem, wydaje mi się. No i dobra, mamy 31 HP. Także troszeczkę sobie spadliśmy. I to nas jak najbardziej nie cieszy. Trzeba tutaj szybciutko szukać tych upgrade'ów, trzeba szukać Volibera. Ale niestety, moi drodzy, nie ma tutaj takowego. Ale możemy, wiecie co, wziąć coś takiego. I może ten Yasuo tutaj coś zmieni. Mam przynajmniej nadzieję. Dobra, na kogo będziemy grali? Na tego. To co? Zmieniamy tutaj szybko. Mam nadzieję, że on się nie przestawi. Kurde, jaki gość! Jebaniutki się dobrze ustawia.
No, ucieka tutaj przed tym moim Zephyrem, jak nie wiem. No i nie ma Volibera. Ej, słuchajcie, kurczę, nikt tutaj go nie gra, ale coś on nam nie chce dropić. Tutaj najprawdopodobniej przegramy, tylko pytanie, ile HP nam zostanie. No nieciekawie to wygląda, mówiąc szczerze, nieciekawie. I będziemy mieli 14 HP, okej, zobaczmy, jak ten gość sobie tutaj poradzi. On gra nefrytowych. No i wygląda na to, że wygra. No, wygrał. Także my nadal na czwartej pozycji. I jedyne, co chyba może nas uratować, to jest Volibear na trójeczkę. Nie ma go. Ja pierdziula. Dobra, będziemy grali na tego gościa. A może zmieni coś, jeżeli nie będziemy zjadać tego Swaina. Może ten Swain, no on ma trzeci poziom, także też powinien coś tutaj dorzucić, jeżeli chodzi o obrażenia. Także dobra, podrzucamy dobrze. Możemy sobie tego w sumie użyć i w sumie okej, okay, nie jest źle. Możemy to dać tutaj i Gunbladeik na naszej Anivi. I ten zestaw itemów powinien całkiem spoko działać na niej. Powinno to być całkiem git. Ten szpon jest taki średni, znaczy czy tam pazur. No bo mamy i tak QSS-a, co nie? No ale w sumie dodatkowo odporność na jakieś ceceki to niech będzie. Powiedzmy, że jest ok. No i dobra, tutaj wygrywamy, także całe szczęście. Przetrwaliśmy do kolejnej rundy neutralnej i zobaczymy, jak sobie tutaj reszta poradzi. Ten gościu z ostatniej pozycji wygrał. Dobra, czyli oni mają 4 i 5 HP. Kurde, no taka gra na styku wam powiem szczerze, chociaż ten gościu z drugiego i trzeciego miejsca, no tutaj teraz troszeczkę zbliżyli do mojego poziomu HP. Także jest ok, no tylko ten gościu z pierwszej pozycji taki odjechany, no 40 HP, czyli dosyć bezpieczna ilość. Ja mam nadzieję, że tutaj sobie zbierzemy 10 hajsu, dzięki czemu troszeczkę sobie zyskamy po prostu tych pieniążków. Zrolujemy to, no i mam nadzieję, że gdzieś tutaj będzie Volibear, który po prostu pozwoli nam wygrywać. Mamy statika, także to jest fajny item oczywiście na naszego Swaina, który jest na drugim levelu, także jak najbardziej trzeba sobie to tak wykorzystać. Dobra, szukamy. Serio, ani jednego, co jest? No Volibear, dobra, jest tutaj jeden, czyli jednego nam potrzeba, cholera, ale na razie tego nie zrobimy. Ach, ha, 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 ha. Dobra, gramy na tego gościa, koło my tu podrzucimy, cholercia, nie przestawiliśmy się, czyli chyba Talona. Chyba Talona mu podrzucimy, tak jest. No dobra, zobaczmy. No jest tutaj całkiem mocny Siphon. Ale miejmy nadzieję, że jakoś sobie poradzimy. Swain tutaj dokłada obrażeń. Volibear tutaj w ogóle jakby nietknięty. Naprawdę nieźle sobie radzi. No i dobra, tutaj uda nam się akurat wygrać i jest to eliminacja, także bardzo nas to cieszy, bo zbliżamy się do topki po prostu, do topki. Musi być tutaj topka, żebym mógł wam ten film wrzucić, bo kurde, będzie inaczej lipa. A ja tutaj gościu gra nefrytowych i on też odpada, także git. W tym momencie mamy top 4. Jest fajnie, jest elegancko i teraz uwaga, chwila prawdy, jest, udało się, dobra. Jest szansa, moi drodzy, jest szansa, także lecimy do kolejnej walki, tutaj się tylko jeszcze pod koniec ustawię i zobaczymy, jak to wyjdzie. No i dobra, jesteśmy, zobaczmy, jak tym razem będzie to wyglądało, podrzucamy daje, także jest elegancko. No i żeby tylko nasz Volibear tutaj pokazał, na co go stać, no on ma jednak trzeci level, także on teraz już powinien naprawdę tutaj niszczyć wręcz bym powiedział tych swoich przeciwników. Szkoda, że ta Anivia tak słabo tutaj w tej gierce siadła, ale wydaje mi się, że mimo wszystko powinniśmy tutaj sobie poradzić bezproblemowo. No i proszę bardzo, gość tutaj dostał na pizdę, że tak powiem. Zostało mu 8 HP, tamten odpadł, będziemy grali na tego szybkostrzelny osiłek, także tutaj może być, kurczę, niełatwo. Trzeba tutaj tylko się dobrze pod niego ustawić, ale on pewnie będzie się tutaj, w sensie będzie nam uciekał, to na pewno, przed tym naszym Zephyrem.
Chociaż na niego patrzę. On roluje. On jest zajęty rolowaniem. Zapomniał się przedstawić, okej. A, on w ogóle nie gra na nas, on gra na tamtego, to może dlatego się nie przestawił jakoś specjalnie. No i dobra, zobaczmy, czy takie ustawienie sobie tutaj poradzi. Czy ten Zephyr tam zadziałał jak trzeba. Kurczę, no jak na razie powiem wam szczerze, ciężko jest się przebić tutaj. No, chyba to przegramy. Kurde, chyba to przegramy. Chociaż jeszcze się jakoś trzymamy. Aj, fuck, została sama... tylko Aniwia, ale jest, dobra. Ledwo co, ale daliśmy radę, czyli... Moi drodzy, mamy już top 2. Mamy już top 2, także elegancko i lecimy na karuzelę. Co możemy stąd wziąć? Mamy Yasuo, w sumie wiecie co? Moglibyśmy sobie tutaj wziąć go i poszukać go na drugi level. No, w sumie jest szansa jakaś, nie? Jest szansa, jest Bard, możemy go sobie wziąć, żeby tutaj sobie zwiększyć szansę na te legendarki, ale chyba nie. No niestety, to się nie uda. To już jest najprawdopodobniej ostatnia walka, moi drodzy, przed nami. Kurczę, gościu jest mega mocny. Jest mega mocny, naprawdę nie wiem, czy damy radę na niego. No i on gra tą kompozycję, o której oczywiście wam mówiłem, czyli tych szybkostrzelnych właśnie pod carry Varusa. No i zobaczmy, jak sobie tutaj poradzimy. Miejmy nadzieję, że jakoś tutaj się uda. Ale nie wiem, bo kurczę, ciężko jest strasznie przebić się przez ten jego frontlane. Chociaż jego backlane dostaje tam całkiem niezłe obrażenie. Ajajaj, kurde. Volibear niestety padł, także moi drodzy, to będzie już niestety koniec tego filmu. Mam nadzieję, że ta kompozycja wam się podobała. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz, zostawcie subskrypcję na kanale. Widzimy się w kolejnych odcinkach, najprawdopodobniej jutro. Tak.